Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku buty od Adidasa. Buty, które dla mnie były takim mega sztosem, którego dawno od Adidasa nie widziałem, ponieważ mega dawno nic mi się tam nie podobało. Ale to dla mnie win, kompletny win i epicko się jarałem na te buty. TCW, konkretne TCW, reszta tak mi, ale to jest dla mnie przekotem. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie subować kanał, ponieważ zaraz będzie 2000 subów i będę bardzo zadowolony. I pamiętajcie polubić ten film, bo buty są sztosami i zasługują na lajki. I co my tu mamy? Mamy tu Dame 7 Expectly. Pudełko dla mnie genialne, inne niż w zwykłych Dame'ach 7-kach. To jest ta lepsza wersja. Tutaj to pudełko ma nawiązywać do fal dźwiękowych i w ogóle do muzyki, ponieważ każde CW Dame 7 Expectly nawiązuje do innego kawałka z płyty Dame'a, co jest świetne, po prostu genialne. Ja osobiście uważam, że niektóre kawałki Lillarda jako Dame Dolla są naprawdę spoko. Naprawdę można sobie posłuchać, są takie gitówki. Oczywiście jeśli ktoś lubi rap, no bo nie każdy musi lubić. Ale przejdźmy już do samych bucików. Otwieramy karton, wyjmijemy wszystko. I jedyne prawilne CW. To ojejku. Są to te kolaboracyjne niby z Reebokiem, nawiązujące do Shacknosisów. A Shacknosisy, jak to mówiłem nieraz na odcinkach, są moimi jednymi z ulubionych butów. Na jednym bucie logo Dame'a, na drugim logo Shacka, po prostu genialne połączenie. Tutaj cała bryła butów została pomalowana, bo oczywiście zostały użyte materiały w taki sposób, żeby nawiązywało do tych specjalnych kręgów, które były na Reebokach Shacknosis. Oczywiście buty z lat 90. I ja te buty uwielbiam, nie mam do tej pory, ale mam nadzieję kupić. Jest tak samo wydanie kolaboracyjne Shacknosisów z Dame Dollą, czarno-czerwone. Chciałbym mieć obie pary butów, bo to jest po prostu... Tutaj oczywiście napis Expecty Play Dame Dolla Fit Shack Diesel Damnosis. Dla mnie kompletny kot, oczywiście na drugim bucie to samo. Świetnym temacikiem jest tutaj ta meteczka, taka naszyta jakby. Jest tu logo Adidasa i logo Reeboka, co oczywiście widzicie na przebitkach, więc nie muszę wam o tym mówić. Podeszwa jest taka sama, no tylko nie mamy tu gumy transparentnej, co jest akurat plusem względem Dame'ów 7-ek. W Dame'ach 7-kach też była taka dodatkowa, tutaj jakby kawałek materiału, który lekko odstawał, tego tu nie ma, co jest dużym plusem. I but wydaje się troszeczkę twardszy, sztywniejszy, ponieważ nawet już miałem coś takiego jak kazus Dame'ów 7-ek, że but był za miękki i przez to no troszkę ograniczał wasz movement. Oczywiście nie byłbym sobą, bo napisalibyście mi 1000 komentarzy, ile ważą te buty, a to powie zaraz waga łucznik. Waga łucznik już się pojawiła, kładziemy na niej Dame Expectly. 448 gram but lewy i 443 but prawy. Dużym zaskoczeniem jest dla mnie to, że w butach z automatu nie ma nic włożonego do środka. Żadnego papieru, nawet papieru nie włożyli. Oczywiście to może iść z tym, że Adidas chce być bardzo eco-friendly, ale no jestem bardzo zdziwiony. Oczywiście, tak jak w Dame'ach 7-kach zostaje tutaj system zachowany Lightstrike i no osobiście, jak wiecie, nie jestem jego fanem do końca. Uważam, że można by tutaj zastosować na przykład Boosta, którego ja lubię, ale wtedy cena butów troszeczkę wzrasta, ponieważ Lightstrike jest tańszy od Boosta i to trochę prowadzi do zwiększenia kosztów. Jeśli chodzi o materiały cholewki zewnętrznej, mamy tutaj troszeczkę jakby bardziej oddychającą siateczkę, ale mamy też na nią taką skórę syntetyczną nakładaną, te czarne pasy, to wszystko to jest taka syntetyczna skóra, która no wiadomo nie będzie przepuszczać powietrza, ale ta biała siateczka wydaje się gicior i powinno być ok. Jeśli chodzi o język, jest mniej puszysty, mniej napakowany niż w Dame'ach 7-kach, tych Ric Flair. Tutaj jest bardziej troszeczkę sztywno, ale nie powinno obcierać
więc tutaj nie będzie się do czego doczepić. Sznurowadła też sztos. Zwykłe, białe sznurówki, ale takie są najlepsze, te najzwyklejsze sznurowadła, ponieważ one się nie łapią tak bardzo wilgoci, się tak szybko nie rozwiązują. Dla mnie gicior. Oczywiście w Dejmach siódemkach sznurowadła to było gówno straszne. One ładnie wyglądały, to trzeba przyznać. Były fajne, ale no były straszne. Naprawdę, do użytkowania, od razu na dwa wiązanie, bo to bez sensu korzystać z tego inaczej. Zresztą się związywały co 10 sekund. I marnowaliście kupę życia na wiązanie butów. Zresztą no, 3 razy podskoczyliście, przebiegliście 2 metry i naprawdę mieliście buty już rozwiązane. Tutaj zdecydowanie fajniej. Moje predykcje do tego buta uważam, że w tym momencie to jest mój jeden z ulubionych butów. Już nie wiem, jak się będzie w nim grało, ale jeśli będzie się grało tak, jak wizualnie mi siedzą, to będę zakochany. Wizualnie dla mnie są kompletną kosą. Ja wiem, że teraz zgrzeszę kompletnie w oczach wielu z was. Dla mnie sztosem tego buta to jest, nie wiem, poziom kobików i że jest dużo tańszy i tak dalej, ale dla mnie to jest kompletna jakaś rozwalona tkanka mózgowa, że nałożyli na Dejmy szaknozisy. Tak, Jakubie? No cześć, dzwoni się zapytać, bo kurde, w sumie stempel będzie, Maciek. Kuba, będziesz na odcinku, właśnie nagrywam. Co chcesz powiedzieć? A pozdrawiam najlepszy kanał, bo ty nie grałeś. Co do akcji? Znaczy, akcja jest dobra, nie ma co się czepiać. Tam przy gumie transparentnej było ok, więc powinno tutaj być jeszcze lepiej. Jedyne, co mnie boli, i to jest tylko w tym czerwonym bucie, w tym niebieskim tego nie ma, ale w tym czerwonym farba im wyszła tutaj. Zobaczycie to na przepitce. O panie, co za gówno. No teraz to umarłem. Dlaczego farba im wyszła na to białe? Ale widać tutaj naprawdę w tych szparach między tym niedomalowali albo przemalowali. No, no tutaj też niebieska ucieka. No jakość pomalowania podeszwy zostawia dużo do życzenia. Tyle powiem. Dobra, ja już wam swoje 5 groszy powiedziałem o tych butach. Jestem nimi mega zajarany, mega mi się podobają i na pewno z chęcią je testuję na boisku. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy kupiliście bądź kupujecie Dejmy Expectly. I jakie buty byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Pamiętajcie, jest tam teraz na dole taka opcja wesprzyj, więc możecie wspierać kanał. To będę miał częściej jakieś fajne buty. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!